1923 roku. W tym kościele święty Jacek 14 sierpnia 1223 roku miał objawienie Matki Boskiej, która obiecała mu pomoc. W tym kościele był później nowicjusz, który był razem ze świętym Stanisławem Kostką. Przy jego śmierci łączy mieli. Przyjechał na zaproszenie Piotra Skargi. To jemu 14 sierpnia 1608 roku w Neapolu ukazała się Matka Boska, ogłaszając się królową Polską. Jeszcze nie było naszego Jana Kazimierza, króla Polski, który oddał nas i Litwę Matce Boskiej, królowej Polski. Urodził się dopiero 22 marca 1609 roku. Tego dnia karmelita Dominika Jezusa i Maryi znalazł w Rzymie obraz Matki Boskiej. Ten obraz nazywany jest oryginał jest we Wiedniu, nazywany Matką Boską z pochyloną głową. Jego kopia w obrazie rozwidniańskim przybyła do Polski razem z Cecylią Renatą, królową Polski, wnuczką Wilhelma V, Rosmenda, żynką. Króla żoną, króla Władysława IV, jak również Jana Kazimierza.